Znajdujemy się na terenie klasztoru cysterskiego w Lubiążu, a tutaj teraz dokładnie dzieje się Slot Art Festival, czyli międzynarodowy festiwal dla ludzi młodych, też także i nie młodych, tych, którzy chcą. Mamy tutaj ponad 4000 uczestników, 4000 osób przyjechało po to, aby się bawić z nami, aby przychodzić na warsztaty, wykłady i uczestniczyć w koncertach. W tym roku mamy nasze 18 urodziny, czyli 18 lat Slot Art Festivalu. Rzeczywiście co roku około 2 tygodni budujemy to miasteczko, potem przez cały tydzień tętnie ono życiem. Jeżeli chodzi o program, tak jak głosi nasze hasło, multikolorowość, czyli multifestival. Ponad 10 scen muzycznych, ponad 140 propozycji warsztatów, czyli wszystko to, co toczy się do południa. Oprócz tego wykłady, oprócz tego różnego rodzaju inicjatywy, spotkania, które powstają tu i teraz, bo młodzi ludzie przyjeżdżają, są bardzo kreatywni. Od 17 do 25 roku życia, czyli głównie studenci, głównie młodzież ze szkół średnich, ale także już przyjeżdżają rodziny. Czyli te osoby, które jako ludzie młodzi przyjeżdżali na slot 18 lat temu, obecnie dzisiaj przyjeżdżają ze swoimi dziećmi. Czyli mamy rodziców 40-latków i dzieci 18-latków. Scen, w tym rock, reggae, scena klubowa, no i scena główna. Jesteśmy już po koncercie Luka, czyli takiego znanego wrocławskiego artysty, ale czeka nas niedługo koncert Me Without You, czyli zespołu amerykańskiej gwiazdy sceny alternatywnej. Ponad 10 milionów odsłuchań na MySpace. Jest to rzeczywiście w Stanach bardzo znany zespół, natomiast jeżeli chodzi o Europę i Polskę, to tutaj dopiero się pojawia, no i myślę, że przyczynimy się do tego, aby rozpromować tę gwiazdę festiwalową. Art Katedra i codziennie trwające warsztaty. Oprócz tego przestrzeń inicjatyw społecznych, czyli organizacje, które pojawiają się ze swoją propozycją, z informacją o tym, co się dzieje i co można robić wśród ludzi i dla ludzi. Oprócz tego kafejki i mniejsze sceny, scena reggae, mały namiot na dziedzińcu naszego pałacu. Potem scena zamyślenia, czyli w Art Katedrze, tuż przed ołtarzem starego kościoła, mamy scenę taką delikatną, chilloutową. Do tego jeszcze mamy slotowe kino, czyli noc pełna filmów, animacji, no i mnóstwo rzeczy. Jest to nie do pogodzenia. Na szczęście sceny sobie nie przeszkadzają i można spokojnie słuchać tych rzeczy, ale przyjeżdża uczestnik i ma poważny problem, bo na co tutaj mam się wybrać?
Jeżeli ktoś by chciał liznąć, to na szczęście da się, bo w ciągu tych 5 dni obiekt można obejść wielokrotnie. Natomiast nie da się wziąć udziału we wszystkich możliwych imprezach. Jeżeli chodzi o tą część warsztatową, która jest od 11 rano do 17, no to 3-4 warsztaty. Tak samo wykłady, one się ze sobą pokrywają. Natomiast koncerty już są lepiej rozłożone, bo da się obejrzeć scenę główną, która trwa do godziny 24, a potem jeszcze w nocy pobawić się na scenie klubowej, na scenie regowej, czy też na scenie Kiwi. Jest to scena eksperymentalna, więc już jest łatwiej z muzyką. Cała idea warsztatów jakby urodziła się od początku istnienia festiwalu. Chciano robić coś więcej niż tylko muzykę. I najpierw były warsztaty, a potem była zbyt duża ilość ludzi na warsztatach. Radzimy sobie ze względu na to, że mamy bardzo dużą mnogość propozycji, 140 samych warsztatów. Na każdym warsztacie 20, 15, 30 osób, zależy od propozycji warsztatowej. Często jest tak, że ktoś się nie zmieści na dany warsztat i musi szybko biec, żeby zdążyć na drugi. No i też mamy 3 tury tych warsztatów, więc to jest ważne, że można jeszcze próbować gdzieś tam się wcisnąć, ale rzeczywiście brakuje nam miejsc i zdarzają się takie pojedyncze głosy: kurczę, w tym roku nie zdążyłam na to, a w tym roku nie zdążyłam na tamto. Slot za rok prawdopodobnie będzie, jak co roku. No na pewno będziemy coraz bardziej różnorodni, coraz bardziej multifestiwalowi. Formuła, którą mamy w tym momencie, pozostaje ta sama, czyli muzyka, czyli warsztaty, czyli wykłady, czyli mnóstwo młodych ludzi, ale będziemy różnicować propozycje, jeżeli chodzi o zespoły, propozycje, jeżeli chodzi o ludzi, którzy prowadzą wykłady i warsztaty, ale tutaj jest oczywiście jedna wielka tajemnica i zapraszamy za rok na naszą stronę internetową. Pilnie śledzić i patrzeć, co tam będzie nowego. Osiemnaście lat temu organizowaliśmy trasy koncertowe zespołu No Longer Music po Polsce. Wokół tych koncertów gromadziła się spora grupa ludzi, która chciała kontynuować kontakt, który został nawiązany w czasie tej trasy. I wpadł pomysł taki, żeby spotkać się gdzieś w lasach, zorganizować mini festiwal. Wtedy rozłożone zostały dwie beczki wojskowe, między nimi folia. 60 osób się zjechało i słuchało dwóch bandów. Jeden z nich nazywał się Folia Band. To był początek slotach festiwalu. Impreza była w Staczach jeden rok, zaczęło się full ludzi przyklejać do niej, więc poszukaliśmy większego miejsca, to było Giżycko. Tam impreza przez 8 lat rozwinęła się od tych 60 do chyba 2000. Znowu zaczęło się robić ciasno, impreza się rozwijała programowo, no i znaleźliśmy Lubiąż. Szukaliśmy czegoś bardziej na południu, większego, mogącego pomieszczać nie tylko już sceny muzyczne, ale też warsztaty, które się bardzo dynamicznie rozwijały. Nie mamy manii wielkości, znaczy zależy nam w tym momencie bardzo mocno na tym, żeby rozwijać się lokalnie i żeby tworzyć i wspierać rozwój nowych inicjatyw lokalnych. Także to jest taki podstawowy kierunek rozwoju. Jeżeli chodzi o festiwal, to jest wypadkowa tego, co się dzieje po prostu lokalnie. Przede wszystkim otwieramy drzwi na nowe pomysły. Jeżeli pojawia się ktoś, kto ma pomysł i ma pasję do czegoś, chcemy mu pomóc to realizować. Rozwijamy relacje, widzimy, że klika między nami, temat się rozwija coraz bardziej. No i tak jak widzicie tutaj, nie wiem, przestrzeń MSP sportową, czy scenę punkową, czy scenę regową, to wszystko urodziło się od pojedynczych ludzi, którzy przyjechali i powiedzieli: no, mam pasję do tego czy tamtego i chciałbym to zrobić, czy mogę to zrobić tutaj. No i w ten sposób to się rozwija. Myślę, że podstawową taką ideą, która stoi za tą dynamiką, jest to, że widzimy w ludziach potencjał i kreatywność. I ta kreatywność jest w każdym człowieku. Jeżeli zapraszamy ich na imprezę jako konsumentów, którzy mają spożyć przygotowane przez nas danie, to kończymy imprezę z jedną, dwoma scenami. Jeżeli widzimy ich jako ludzi, którzy mogą tworzyć i współtworzyć festiwal, w tym momencie włącza się taka dynamika, jaką można obserwować na slocie.
Ja myślę, że ze względu na nasze tło i skąd slot się wywodzi, skąd pochodzi, bardzo silnie wierzymy w człowieka i w to, co w nim jest i potencjał, który ma do rozwoju. I to jest w każdej sferze, i duchowej, i fizycznej, i emocjonalnej. To są może głębokie sprawy, ale one przeradzają się w bardzo prozaiczne rzeczy tutaj. I tak jak mówiłem wcześniej, to jest niesamowity potencjał, który jest w każdym człowieku, indywidualnie dla jego własnego życia, ale też do tego, co on może zrobić dla innych. Ja myślę, że ludzi na slot przyciągają bardzo różne rzeczy i tematem slotu w tym roku jest multikolorowość i myślę, że ta różnorodność, która tu jest, przyciąga bardzo różnych ludzi i jednych przyciąga sport, innych przyciągają kafejki, miejsce, gdzie można pogadać z innymi, innych przyciąga muzyka, natomiast jeszcze innych myślę, że większość, ten miks, który tutaj jest, to, że można doświadczyć bardzo różnych rzeczy, także spoza mojego podwórka. Na slocie jest 10 scen, na nich występuje ponad 100 wykonawców, mamy ponad 140 warsztatów i wykładów. To wszystko powoduje, że cały ten tłum, te kilka tysięcy ludzi, który tu przyjeżdża, po prostu funkcjonuje w jakichś małych ekipkach, grupach, które robi swoje. Natomiast jedna rzecz ich przyciąga razem, to jest Slot TV. Po dużej scenie, która jest takim centralnym miejscem festiwalu, mamy własną telewizję festiwalową. Nagrywani są ludzie, którzy... Nagrywany jest każdy dzień. Ludzie mają szansę zobaczyć siebie, to co robią. I to przyciąga praktycznie wszystkich. Myślę, że to jest centralny punkt festiwalu. To znaczy, myślę, że jest to wyjątkowo bezpieczny festiwal. Jedną z zasad, które sobie wprowadziliśmy, to jest to, że na festiwalu nie ma alkoholu. To powoduje, że możemy się spokojnie bawić do godzin rannych. Nie mieliśmy żadnych jakichś sytuacji zagrożeń. I myślę, że to jest jakiś ewenement, że w takim tłumie ludzie naprawdę czują się bezpiecznie. Rodzice wysyłają swoje dzieci. Jest bardzo spokojnie. Na festiwal przyjechałam już trzeci raz. Pierwszy raz namówiłam znajomych. To jest taki festiwal, na który warto czekać cały rok i dlatego przyjeżdżam tutaj co roku i na pewno będę przyjeżdżać jeszcze. Mój strój, w który jestem teraz ubrana, w sumie wyszło to bardzo spontanicznie. Z koleżankami postanowiliśmy, że spędzimy jeden dzień na slocie w takich samych ubraniach, żeby zrobić coś fajnego, żeby ludzie się zainteresowali. A skrzydełkę zrobiłam sobie już tutaj, tak samo jak moje koleżanki. No i jesteśmy bardzo zadowolone, że tutaj jesteśmy, jak zresztą zawsze. Przyjechałem tutaj prowadzić Reggae Namiot, ustawiać tam sprzęt. Miałem też imprezę. Ale jeszcze zaraziłem się na slocie żonglerką od kolegów z Czech, którzy już nie przyjeżdżają niestety, ale nauczyłem się co robić, na przykład żonglować trzema takimi maczugami oto. I sobie żongluję, no nie mam żadnych warsztatów, ale zapraszam też, jeśli ktoś chce spróbować na pole. Mam sprzęt, mam piłki. Nie ukrywam, że sobie też dorabiam, bo sprzedaję po 3 złote, to chyba jest najtańsze. Najtańsze piłki w ogóle na świecie do żonglerki. Można naprawdę rozwinąć swoją kreatywność, swój mózg przez żonglowanie, no nie? I można spróbować tego na polu. Tutaj jest parę osób,
bo nie tylko ja jestem. Ostatnimi czasy bardzo rozpowszechnione jednak, przez na przykład takie sloty i pokazy ludzi, którzy no coraz częściej bawią się na co dzień w parkach, na ulicach, to jest coraz bardziej zauważalne, widoczne w naszym kraju. Nie, no ja się z tym spotykam, spotkałem się z tym w ogóle na studiach w Legnicy, no i w pewnym momencie skończyłem tam i trafiłem do siebie na wioskę i okazało się, że znajdę ludzi, którzy to samo chcą robić u mnie w miejscowości. I to się spodobało, sprzedało. Także kręcimy już od roku czasu. W tym roku chcemy założyć stowarzyszenie, żeby to jakby zalegalizować. No bo czasami pojawią się jakieś problemy, a przez to, że jest grupa na przykład już jakby zarejestrowana, wówczas o wiele lżej się kręci gdzieś w miejscach publicznych na przykład. To są pojki, tak? Ten sprzęt służy nam do machania ogniem. Zajmujemy się teatrem ogniem, to jest sztuka fire show. Pochodzi z Nowej Zelandii. Pomysł jest wzięty już od dawna. Generalnie chodzi o to, że jakby prezentuję tutaj MSP, taki projekt, który wśród młodych ludzi propaguje sporty ekstremalne. I dlatego też oprócz właśnie tego skimboardowego toru tutaj mamy ściankę, która pozwala zachęcić albo pokazać też młodym ludziom, że można chodzić w górę, przy tym mieć fun i sprawdzić swoje mięśnie, a także tak też troszkę strachu. Skąd też ja osobiście spinam się w skałach, jakby jest to moja pasja, jeżdżę i tutaj w Polski też w skałkach i jakby no, jest to super sport, który też rozwija nie tylko mięśnie, ale też właśnie psychikę i dlatego też pomyśleliśmy, że warto może pokazać młodym ludziom ten sposób, ten sport, a dla niektórych też sposób na życie. Zazwyczaj spotykamy się z dużym zainteresowaniem. Myślę też dlatego, że robimy to nieodpłatnie, czyli za darmo, także ludzie chętnie się garną, żeby sobie pochodzić w górę. Właściwie nie ma takiego, nie mam żadnych wymagań oprócz takiej, wiadomo, trzeba mieć taką jakąś minimalną koordynację ruchową. Jakiś czas temu, 15 minut, była taka pani, myślę, że koło 60 lat i wyszła na samą górę, także no, byliśmy pod wrażeniem. Także od najmłodszych dzieci, takich 9-10-letnich, czasami mniejszych, po właśnie taką panią, która gdzieś tam w średnim wieku już coś działa, tak. Przyjechałem tutaj jeździć na nartach, aczkolwiek jednak platforma nie wypaliła, zostaje deska. W Kalifornii to już od pewnego czasu funkcjonuje, w Polsce no jest już parę lat, cały czas się rozwija i to jest najważniejsze. Ja pomysł podłapałem na AWF-aliach jakoś chyba 2 lata temu, no i tak jakoś poszło, kupiłem pierwszą deskę i jeżdżę.